Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu. W naszym programie wracamy do żelaznego tematu, czyli wyprzedzanie i omijanie przed przejściem dla pieszych. Mamy tutaj list od pana Adama, który przysłał nam film. No i w tym filmie oczywiście no, klasyczna sytuacja, omijanie przed przejściem dla pieszych, sprawa potwornie niebezpieczna. Samochód zatrzymał się, żeby przepuścić pieszą i został ominięty bardzo szybko przez inny samochód. Tych samochodów jak widać jest sporo. Najpierw dwa pierwsze na lewym pasie. Przejeżdżałem jak gdyby nigdy nic, a potem jak już piesza przechodzi przez te kolejne trzy pasy, przejście szerokie, no jedzie jeszcze jeden, który no już chciał przejechać tą panią. Na szczęście piesza była na tyle mądra, aczkolwiek słabo obserwowała to przejście swoją drogą, ale troszkę tak na słuch wzięła, zatrzymała się, samochód przejechał. Skandal, proszę Państwa, czysty skandal. Nie wiemy tego, skąd pochodzi dokładnie ten film. Trzy pasy ruchu zachęcają nas do jakby szybszej jazdy, zachęcają do wyprzedzania. Dobrze, jeżeli mieścimy się w limicie prędkości, to wyprzedzanie dozwolone, ale nie wtedy, jak zbliżamy się do przejścia. Musimy zaprzestać z tym pomysłem, również po to, żeby zdążyć zatrzymać pojazd, jeżeli któryś z naszych sąsiadów się zatrzymał, obojętnie na którym pasie, lewym, środkowym czy prawym. Musimy się również zatrzymać. Powtarzamy to setki razy. Dopóki wszystkich tego nie nauczymy. Ale pan Adam ma tutaj pewne wątpliwości, ponieważ pisze tak. Zatrzymanie w przedstawionej sytuacji było lekką nadgorliwością, zwłaszcza biorąc pod uwagę trzypasmową drogę, a więc arterię o sporej przepustowości oraz pozycję pieszej. Czyli ten samochód zatrzymując się zrobił dobrze czy źle? Miał prawo. Na pewno nie powiem, że zrobił źle. Moglibyśmy przyjąć, że tym zatrzymującym się bardziej powinien być ten pojazd na prawym pasie, ale jeżeli wyjdziemy zawsze z takiego założenia, notabene nie ma nic takiego w przepisach, no to może być tak, że niesforni kierowcy będą tak jechali, tym prawym jechali i jeżeli się ktoś na przykład na środkowym albo na lewym nie zatrzyma, to ta piesza nie przejdzie nigdy, no może w nocy, jak wreszcie przestaną jechać. Oczywiście ja troszkę przebarwiam, no ale proszę Państwa, o to chodzi, żeby ci piesi na przejściach raz, czuli się bezpiecznie, dwa, mieli cel, mieli powód, mieli doping do tego, żeby tych przejść szukać, żeby do nich dochodzić, żeby nie przechodzili w innych miejscach, tak jak osoba, którą za chwileczkę pokażemy na innym filmie, tylko właśnie, żeby mieli ten priorytet. Dochodzę do przejścia i rozglądnąwszy się, a mnie zdążyli zobaczyć kierowcy, przechodzę, a nie stoję, stoję i stoję. Na pewno nie będziemy piętnować tego kierowcy, aczkolwiek powtarzam, proponowałbym, żeby tutaj ta strona czynna była u tego kierowcy, który jest najbliżej osoby przechodzącej. Jeżeli chcemy przechodzić od prawej do lewej, to ten na prawym pasie. Jeżeli chcemy od lewej do prawej i stąd przychodzą piesi, to ten na lewym pasie, żeby był tym pierwszym zatrzymującym się. Ale to tylko taka podpowiedź. Generalnie, proszę Państwa, raz jeszcze, nie wyprzedzamy, nie omijamy, zrównujemy się z pojazdem, a nie chcemy go wyprzedzać, widząc znak przejścia dla pieszych. I jak on się zatrzymuje, my też musimy się zdążyć zatrzymać. Proste. No ale tutaj w filmie od pana Wojciecha z Poznania to jednak zawiniła piesza. Tak, z tym, że tak przed chwilą mówiłem, być może, że jest to efektem tego, że dojście do przejścia dla pieszych nie stanowi dla nich żadnego przywileju, bo tak samo tam stoi i czeka, jak i w innym miejscu, ponieważ tu jej było bliżej, no to postanowiła przejść. Oczywiście piętnujemy takie zachowanie. Pani w ciąży tym bardziej nie powinna narażać siebie i dziecka na niebezpieczeństwo. No, ryzykuje podwójnie. Ryzykuje podwójnie. Wchodzi tak wręcz trochę bezpośrednio przed nadjeżdżający pojazd. Wprawdzie podnosi rękę, no dziękuję, czy prosi o zatrzymanie, a obok, popatrzcie Państwo, tuż obok jest przejście. Gdyby to była osoba niepełnosprawna, moglibyśmy to usprawiedliwić. Jeżeli to jest osoba, która naprawdę może spokojnie pójść, niechżeż dojdzie do tego przejścia i tam przechodzi. Tylko właśnie kierowcy, jeżeli ona już dojdzie do tego przejścia, to niech przechodzi, a nie żeby stała i się tylko rozglądała jak te pojazdy, tak w lewo, w prawo, w lewo, w prawo. Bo to zniechęca pieszych do korzystania z przejścia. Mamy też jeszcze jeden film od pana Wojciecha, który pokazuje karygodne zachowanie kierowcy. No jak zwykle. Oczywiście jest pan Wojciech, który się zatrzymał i kierowca Skody, o poparcie Państwo, obojętnie jedzie sobie, nie wiem, nie kalkuluje tego,
kierowcy jadącego sąsiednim pasem, jedzie i dopiero nagle przestraszył się. No jest pieszy. Dobrze jechał wolno i zdążył się zatrzymać. Być może, że w innym przypadku by nie zdążył, albo pieszy by się wyratował jeszcze jakimś raptownym ruchem, albo by pieszego najechał. No właśnie to jest to, że w takim momencie nie interesujemy się pojazdem, który jest obok nas. Obojętnie, czy on jedzie prosto, czy skręca. Nie możemy go pominąć w rozliczeniach. Jest obok nas, zatrzymał się, przepuszcza pewnie pieszych, których to pieszych możemy nie zauważyć. My też się musimy zatrzymać. On się zatrzymał, my się zatrzymujemy. I wtedy na pewno nigdy nikogo nie najedziemy. Nigdy nikomu nie zrobimy krzywdy. Mamy jeszcze film od pana Łukasza, no, który jest przerażony sytuacją, którą udało mu się sfilmować. Miało to miejsce na ulicy Stachiewicza w Krakowie. No tutaj to już chyba naprawdę absolutne kuriozum. Tak, nie jest to jezdnia o kilku pasach ruchu w danym kierunku. Jest to wąska, dwukierunkowa jezdnia. No i popatrzcie państwo, piesi przechodzą. Widz, który ten film nam przysłał, umożliwił im wejście na przejście dla pieszych i nagle pojawia się kierowca, który nie wiem o czym myśli. Popatrzcie, no o mało tego pieszego nie potrącił, aż się ten pieszy wzdrygnął i oglądał. W tym momencie ominął, pojechał dalej. Na dwukierunkowej jezdni o dwóch pasach ruchu. Brak słów. No to zobaczmy w takim razie, czy coś w tej kwestii zmieniło się w Krakowie. Wybierzmy się, dawno nas tam nie było, na ulicę Majstera i Pilotów może. Tak, jest tutaj kilka przejść dla pieszych o ruchu niekierowanym. Wprawdzie niektóre w międzyczasie stały się przejściami o ruchu kierowanym, ale mamy również takie, na których zabronione jest wyprzedzanie, czy też omijanie pojazdu, który zatrzymał się w celu przepuszczenia pieszego. Zobaczmy. Jest poprawa, czy jej nie ma? Zmniejszamy prędkość, jak to zwykle przed przejściem trzeba zrobić. No i kierowca Passata, standardcik, proszę państwa. Kompletnie się nie zainteresował. Kompletnie. No a w ogóle ta prędkość, bo tutaj jest 50, proszę państwa. No to 50 to nie 70, tak jak jedzie Passat, tylko 50. No i na pewno nie wyprzedzamy. Na pewno nie wyprzedzamy. Kolejna ma to szybkie jazdy, popatrzcie państwo, no ale tu akurat przejście o ruchu kierowanym, więc wyprzedzać wolno, natomiast jedzie zbyt szybko. I zmniejszamy prędkość przed przejściem. Niestety kierowcy tym razem nie zmniejszają. O, popatrzcie państwo, najpierw to Audi pędzące, a teraz to białe Renault wyprzedzające. No absolutnie mandat. Zwolniłem przed przejściem dla pieszych. Patrzę, co robi kierowca Seicento. No też zwolnił. Dobrze. Dobrze, nie było wyprzedzania. I patrzmy, co dalej. O, zatrzymał się kierowca autobusu i kierowca Seicento. No można się tego było spodziewać. Już po wcześniejszym zachowaniu również się zatrzymał. Zatrzymał płynnie, bezpiecznie, w porządku. Kolejny dobry przykład jazdy. Myślę o tym czerwonym Peugeociku. No i zobaczmy, co zrobi kierowca. Wydaje się, że będzie wyprzedzał, ale nie, nie, dobrze, dobrze, zwolnił. No w porządku, dobry moment. No, no nie, no brawo. No to spełniły się nasze marzenia. Jest lepiej na krakowskich ulicach. No, może za dużo powiedziane. Jak widać, do ideału brakuje. Co nieco, ale jest lepiej, jest lepiej. Kilku kierowców rzeczywiście zwalniało, widząc, że ja zwalniam, nie wysuwało się przód mojego zderzaka. Również tutaj ten fragment z autobusem, kierowca autobusu zatrzymał się w celu przepuszczenia pieszego. Kierowca Seicento również zawczasu, bez jakiegoś gwałtownego hamowania, był przygotowany na to. Wszystko płynnie i bezpiecznie. Chyba jest lepiej, ale do szczęścia brakuje nam jeszcze trochę. Ale ja się bardzo cieszę, że wreszcie chwalimy kierowców. Ja bym chciała, żeby tak było w każdym odcinku naszego programu. Ja również. Dożyjemy takich czasów. Myślę, że kiedyś, kiedyś, kiedyś.
Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu.